Dzień dobry, witajcie. Na pewno wielokrotnie słyszeliście w internecie, że jeżeli katar, czyli nasze smarki są przezroczyste, to świadczy to o infekcji wirusowej albo katarze alergicznym. A jeżeli na przykład są żółte lub zielone, to już katar bakteryjny i trzeba podać antybiotyk. Nic bardziej mylnego. Zwróćmy uwagę na to, że faktycznie w przeziębieniu wirusowym na początku ten katar może być wodnisty i ta wydzielina bezbarwna. Jednak później może stawać się żółta lub żółto-zielona, a później znowu gęstnieje i staje się biała. Nie wymaga to podawania antybiotyków, dlatego że najczęściej przyczyną tego stanu rzeczy w ponad 90% przypadków, zwłaszcza u dorosłych, są wirusy, m.in. rinowirusy, rzadziej inne wirusy. Natomiast jeżeli chodzi o katar alergiczny, to tutaj również wydzielina często jest bezbarwna, ale później także robi się żółta, gęstnieje i mamy uczucie niedrożności nosa. Dlaczego? Dlatego, że w reakcji alergicznej są dwie fazy. Jest to taka faza ostra, gdzie faktycznie leje nam się z nosa, prawda, jak z fontanny i kapie nam z tego nosa, a później jest taka faza już opóźniona, przewlekła, gdzie dochodzi do migracji komórek nacieku zapalnego, dochodzi do niedrożności nosa i ta wydzielina może być zabarwiona na żółto. Tworzy się stan zapalny. Ale od czego zależy ta barwa smarków? Przede wszystkim, jeżeli mamy infekcję na przykład wirusową, na przykład infekcję, nie infekcję, czyli reakcję alergiczną, to łatwo rozpoznać, że w reakcji alergicznej czujemy przede wszystkim świąt nosa. Kichamy, prawda? Swędzą nas oczy, a więc występują objawy, których nie ma przy typowej infekcji. Poza tym infekcji występuje stan podgorączkowy lub gorączka, natomiast w alergii nie ma gorączki, czyli alergia, kichamy, czujemy świąt, nie mamy stanu podgorączkowego. I na tym koniec. Ale to, czy wydzielina jest wodnista, bezbarwna, przezroczysta, czy zabarwiona na żółto bądź zielono, nie decyduje o tym, czy mamy infekcję bakteryjną bądź wirusową. Dlaczego? Dlatego, że ta barwa żółtawa, zielonkawa, która pochodzi od naszych smarków, jest związana z wydzielaniem pewnych enzymów. I są to przede wszystkim peroksydazy. Peroksydaza jest takim enzymem, który zawiera chem. A chem zawiera w środku żelazo. I moi drodzy, chem nadaje tej peroksydazie wydzielanej przez pewne komórki, mianowicie przez granulocyty obojętnochłonne, czyli neutrofile, nadaje jej zieloną barwę. Tak? Natomiast w eozynofilach, czyli komórkach, które biorą udział w reakcjach alergicznych, zamiast MPO, czyli tej mieloperoksydazy, występuje EPO, czyli peroksydaza eozynofilów, która też ma chem, też ma żelazo i też nadaje jej to żółto-zieloną barwę. W związku z czym, jeżeli mamy naciek eozynofilów w reakcji alergicznej, no to te smarki mogą być zabarwione na żółtawo, żółtawo-zieloną, mimo że mamy alergię, ponieważ jest to związane z naciekiem z eozynofilów, które wydzielają EPO, czyli no, peroksydazę eozynofilową. Natomiast zwykle jednak to zabarwienie jest słabo dostrzegalne, tak? I zwykle w reakcji alergicznej te smarki są tylko lekko podbarwione. Natomiast chyba, że jest bardzo obfity naciek z eozynofilów, ale tu mogą być również inne choroby, nie tylko tak zwany alergiczny nieżyt nosa, ale możemy mówić również o eozynofilii, nacieku eozynofilów w tkankach wywołanych innymi przyczynami. Ale jeżeli mamy infekcję, taką standardową infekcję wirusową, to te smarki są na początku przezroczyste, a później po pewnym czasie robią się żółto-zielone. Dlaczego tak się dzieje? Bo dochodzi do uszkodzenia śródbłonka naczyń, naczyń krwionośnych zaopatrujących błony śluzowe w naszych górnych drogach oddechowych. Dochodzi do przesięku, a później pojawia się wysięg. W to miejsce migrują komórki nacieku zapalnego, a są to granulocyty obojętnochłonne, ale są to też monocyty, które później przekształcają się w makrofagi tkankowe. Eozynofile w mniejszej lub większej ilości też mogą występować. Dlatego, że śródbłonek uszkodzony pod wpływem wirusów i nabłonek, tak, śródbłonek naczyń włosowatych, naczyń krwionośnych, ale także nabłonek, tak, wydzielają cytokiny prozapalne, ale wydzielają także chemokiny, czynniki chemotaktyczne, a do takich zalicza się m.in. interleukina 8. Ta interleukina 8 sprawia, że migrują w to miejsce granulocyty obojętnochłonne, które wchodzą w skład nacieku zapalnego, wydzielają mieloperoksydazę, czyli ten enzym, który zabarwia nasze smarki właśnie na żółto-zielony kolor. Ta mieloperoksydaza ma działać
antyseptycznie i bakteriobójczo, ponieważ ona utlenia chlorki do kwasu podchlorawego, czyli kwasu chlorowego 1 o właściwościach bakteriobójczych. Natomiast w przypadku eozinofilów ta EPO, czyli peroksydaza eozinofilowa, również zawiera chem, również zatem ma zabarwienie żółto-zielone, ale ona utlenia bromki i jodki odpowiednio do kwasu podbromowego i podjodawego, czyli kwasu bromowego 1 i jodowego 1, które również działają antyseptycznie, tak? Na między innymi bakterie, ale także na przykład na pasożyty, dlatego że eozinofile biorą udział również w reakcji pasożytniczej. I teraz jeżeli my mamy katar i mamy uszkodzenie śródbłonka, jest wydzielana interleukina 8, między innymi przez śródbłonek i nadbłonek, mamy też uszkodzenie nadbłonka, tak? W związku z tym migrują do tego miejsca granulocyty obojętnochłonne i wydzielają tę swoją mieloperoksydazę, która zabarwia nasze smarki na zielono, tak? Natomiast to nie świadczy generalnie o infekcji bakteryjnej. Po prostu te czynniki chemotaktyczne powodują, że w to miejsce migrują granulocyty obojętnochłonne, nawet jeżeli nie ma tu infekcji bakteryjnej. Oczywiście czasami zdarza się, że dojdzie do nadkażenia bakteryjnego, tak? Że faktycznie dojdzie do infekcji bakteryjnej. Ale moi drodzy, zwróćmy uwagę, że wtedy oprócz zabarwienia tych smarków pojawia się gorączka. I antybiotyk podaje się w ściśle określonych sytuacjach, tak? Kiedy na przykład po poprawie, czyli kiedy mieliśmy stan podgorączkowy, już nam się poprawiało, nagle dojdzie do powstania wysokiej gorączki i nam się pogorszy, tak? Kiedy ta wydzielina jest obfita, prawda? Zielona, towarzyszy temu gorączka. Kiedy towarzyszy ból, prawda? Ból czoła czy ból w okolicach szczęki bądź żuchwy wskazujący na zapalenie zatok o charakterze bakteryjnym, wtedy można rozważyć podanie antybiotyku. Natomiast sam kolor smarków, jeżeli nie ma gorączki i one są podbarwione na żółtawo czy lekko zielonkawo, to musicie wiedzieć, że to po prostu wychodzi od mieloperoksydazy, od enzymów wydzielanych przez komórki nacieku zapalnego, które w to miejsce migrują pod wpływem wydzielanych czynników chemotaktycznych, m.in. przez śródbłonek i nabłonek, uszkodzone pod wpływem również infekcji wirusowej. To zatem powinno samo minąć i tak jest w większości przypadków, a antybiotyki, jeżeli są podawane, to również w większości przypadków niepotrzebnie i w większości przypadków niestety nie skracają czasu trwania przeziębienia wywołanego przez wirusy, na które de facto te antybiotyki nie działają. Moi drodzy, jak widzicie, bardzo często możemy paść ofiarą różnej dezinformacji, albo możemy przynajmniej coś źle zrozumieć i później źle przetwarzać i powielać błędne informacje. Ja ostatnio słyszałem rozmowę dwóch kolegów w autobusie. Jeden mówi do drugiego: słuchaj, wczoraj był mój pierwszy całus. Od swojej matki to się nie liczy, ale od twojej już tak. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam was.